to i on. A w ogóle kto tu mieszka? Nie mam pojęcia, ale to na pewno ten adres. Obserwuję to miejsce od dobrych paru dni. Dom jest pusty. No i jesteśmy. Wow. Ten dom jest wielgachny. Od czego mamy zacząć? Najlepiej od znalezienia wejścia. A później zrobimy sobie wycieczkę. Myślisz, że mają tu alarm? Spróbujmy dostać się do środka, nie tłukąc okien. Rety! Ile kosztuje taka posiadłość? Gdybyś się dowiedział, byłoby ci smutno. Próbować nie zaszkodziło. Nathan, patrz! Otwarte okno. Faktycznie. Tędy, za mną. Okej, daj rękę. Dobra, i po blu. Chodź, Nathan. Wow. Strasznie tu. Tak. Trzymaj. Mam zapasowo. To szukamy jakiegoś konkretnego pokoju? Po prostu szukaj książek, dzienników, dokumentów. Nic ciekawego. Pudło. Na tym strychu ich nie znajdziemy. Te pudła są pełne starego sprzętu turystycznego. Thank you.
graczy. To jakie znajdziemy? Dzienniki mamy? Nie pamiętasz? Wszystkie miały brudno-białe oprawy. Wiem, ale to ogromny dom. Szukamy igły w stogu siana. No i jest. Biała skóra. Sam, chyba coś mam. Serio? Nie, to nie mamy. Ale dobrze skojarzyłeś. Szukajmy dalej. Czy to był twój dom? Te pudła ci coś przypominają? Każdy z naszych domów. Właśnie. Tata zawsze powtarzał, po co się rozpakowywać? Za miesiąc znowu się przeprowadzamy. Ta? Zawsze grał dupka. Ej, Sam, może zwariowałem, ale to chyba waza z dynastii Ming. Nathan, przestań. Kto normalny trzymałby wazę z dynastii Ming na widoku? Ta, to pewnie tylko podróbka. No jasne, tak? Tak. No.
nawet nie drgnął. Chodź, spróbujmy razem. Gotowy? Co to u diabła jest? O, to jest chyba jakiś sarkofag. Tak. Rozejrzyj się. Jest ich tu więcej. To mi wygląda na jakąś sarkofagownię. Sam. To autentyk. Co to jest za miejsce? Cóż, przekonajmy się. Ten jest rzymski. Trzeci, może czwarty wiek. Naczynia na narządy. Ekstra. Ej, a to poznajesz? Ja... gdzieś to już widziałem. Leżące postaci? Wyrób etruski. A, racja. Tak, mąż i żona. Pogrzebani razem. Trochę to mroczne, ale podoba mi się. Tak. Tu jest lepiej niż w muzeum. Myślisz, że mają tu dinozaury? Nie zdziwiłbym się. Jest i następny. Pudło. A tutaj, zdaje się, widzimy antyczną mezopotamską pralkosuszarkę. Zawsze byłem tym zabawnym. Zawsze. Patrz, kim jestem? No? Doktorem Livingstonem! Bajera. No to gdzie jedziemy? Gdybyś mógł jechać gdziekolwiek, co byś wybrał? Gdziekolwiek? Gdziekolwiek. Okej, to... No dobra... Indie. Odwiedzimy Taj Mahal. Dookoła świata. Związek Radziecki. Pojedźmy do Moskwy. To może być ociupinkę trudne. Choć chciałbym zobaczyć plac czerwony. Jeszcze raz. Anglia. Fajnie byłoby zwiedzić zamek Windsor. Co, nie sam? Hej, na mnie nie patrz. Nie moja wina, że nie było cię na świecie. I tak niewiele z tego pamiętam. I nie jest taki fajny. Aha. Okej. Ostatni raz. Brazylia.
Wreszcie jakiś konkret. Cała masa nieodkrytych miejsc w dżungli. I cała masa plemion z zatrutymi strzałkami. To też. Ej, patrz na to. Zgrzałem się. Bożki płodności. Ej, nie jesteś za mały, żeby to oglądać? A ty nie jesteś za stary na takie żarty? Gdzie tam. Wow, tak duże stoły były w stołówce sierocińca. Ale tu lepiej karmili. Wszędzie lepiej karmią. Kurde, pewnie urządzali tu niezłe imprezki. Sądząc po artefaktach, było ich na to stać. Tja, od ostatniej imprezy minęło jednak sporo czasu. Strzelby skałkowe. Ciekawe, czy wciąż działają. Ej, patrz na ten demoniczny hełm. To hełm wikingów? Weź, przecież ich hełmy nie mają rogów. To perski. Racja. Lorenz z Arabii. Zawsze chciałem to obejrzeć, ale jakoś się nie zabrałem. Zbroja płytowa. Chyba francuska. O ja! Znali Amelię Earhart. Bez kitu. Rany, znali wszystkie sławy. Wyobrażasz sobie, gdybyśmy to my odkryli to wszystko? To byłoby coś, nie? Niech to. Dzienniki z całego świata, ale nic o mamie. To duży dom. Nie poddawaj się. Samuraj. Rozpoznajesz herb? Liście malwy to będzie... Chwila, czekaj, nie mów... Ród Tokugawa. No, zgadza się. Okej. Dzienników mamy raczej tu nie ma. Może... Raczej jego resztki. Sprawdźmy na górze. Ktoś chciał kupić ich zdobycze. Widać, odmówili.
Pieniędzy im nie brakowało. Też bym nie chciał się z tym rozstać. Zamknięte. Tam mogą być rzeczy mamy. Musimy znaleźć inną drogę. Hej, może byś tak nie świecił tą latarką po oknach? Racja. Możemy się tamtędy przedostać. Nie my. Ty. Co? Ja się tam nie wcisnę. Dasz sobie radę? Żartujesz sobie? Ja bym nie dał rady. Dobra. Bierz się do roboty. Na to. Dobra, gotowy? Ups. Polaroid. Czekaj, sprawdzę. Chyba jeszcze działa. Hej, chodź. Teraz uśmiech, tak? Nie zgub go. Górę. Tylko nie spadnij. Thank you.
Okej. Wszedłem. Możesz otworzyć drzwi? Czekaj. Z tej strony też zamknięte. Spróbuj poszukać klucza. Kodeina. Środki przeciwbólowe. Tak jest. Smutne. Ja. Masz coś? Ani śladu dzienników. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Chodź. Co tam masz? Nigdy tego nie widziałem. Ja też nie, ale to bez wątpienia jest pismo mamy. Podnieście ręce do góry. Powoli. Ej, ale po co ta broń? Co on tam ma? Ej, lepiej celuj we mnie. Oddaj mój dziennik. Dobrze. Dobrze. Przykro mi, Nathan. To co teraz? Teraz czekamy na policjantów. Czy na pewno musimy zaprzątać sobie tym głowę? Stój! No i po co rujnować życie dwójce dzieciaków? Naprawdę nie chcę was zastrzelić.
Ale proszę pani, nic się nie stało. Żadnych strat, prawda? Wszyscy ponosimy konsekwencje naszych poczynań. Dopuść chociaż jego. Wziąłem go, żeby pokazać mu rzeczy mamy. Nic poza tym, jest niewinny. Co? Powtarzam, to moja wina. Nie. Chodzi mi o matkę. No tak. Ten dziennik należał do niej. Jesteście synami Cassandry Morgan? Cześć. Mój Boże. Mogłam was zastrzelić. No i nadal pani może, także... Mogę prosić? Znała pani mamę? Pracowała dla mnie. Jak pewnie zauważyliście, jestem kolekcjonerką. No i to wcale nie byle jaką. To... mama była pani tłumaczką? Wasza matka była najgenialniejszą historyczką, jaką znałam. Mogłyśmy wspólnie tyle osiągnąć, ale jej choroba... Przykro mi. Nie, niepotrzebnie. To było dawno temu. Za wszystkich jej odkryć, to na pewno byłoby największe. Sit parvis magna. Wielkość od skromnych początków. Dewiza Francisa Drake'a. Tak, łacina i wielcy w historii. O tym gadaliśmy przy obiedzie. Byliśmy dziwną rodziną. Opowiadała wam o swojej teorii na temat Drake'a i jego potomków? Francis Drake nie miał dzieci. Właśnie. Tak mówią historyczne źródła. Ale my miałyśmy odmienne zdanie. Zgłębienie sekretów Drake'a jest kolejną przygodą, którą muszę odpuścić. Tak jak i wiele innych rzeczy. Wybaczcie. Wynurzenia starej baby. Proszę. Należy do mnie tak samo jak do was. Kto wie, może uda wam się kiedyś dokończyć to, co ona zaczęła? Czyli nas pani puszcza, prawda? Porozmawiam z policją. Skoro tu weszliście, to pewnie wiecie też, jak wyjść. Hmm? Proszę. Dziękuję. Przepraszam za kłopot. No dobra, Nathan. Chodźmy. Nic pani nie jest? O cholera. Hej! 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 Sam? Na pani! Policja! W porządku? Stój! Musimy coś zrobić! Nie! Musimy się stąd zmywać! Nie możemy jej tak zostawić! Nic już jej nie pomożemy. Musimy wiać. Jeżeli gliny nas tu znajdą, to już po nas! Proszę pani! Nathan! Idziemy stąd. I to już. Ach, cholera! Okno! No chodź! Dobra, ty sprawdzasz górę. Ty idziesz ze mną. Szybko. Zaczekaj.
pusto. Główna brama. Dobra. Zwolnij. Okej. A tam! Co? Nic ci nie jest? Ej wy! Stać! Chodu! Tędy! Zaraz ich zgubimy! Mówi Marcin. Mamy dwóch podejrzanych o włamanie. Jeden pełnoletni, jeden nieletni. Stać do diabła! Stać do diabła! W tę stronę! Raz, raz, raz! Tam są! Mam cię! Dalej, szybko! Już dzwoniłem! Powtarzam, na ziemię i ręce na głowy! Mam cię! O kurde! Ej, tędy! Stać do diabła! Nathan, tutaj! Biegiem! Uciekają! Do śmietnika, ruchy! Okej. Uciekają! Zawracamy! Do głównej bramy! Szybko, wsiadaj! Już! Dobra, trzymaj się! Chyba im zwialiśmy. Odsapnijmy chwileczkę. Okej? Ale noc, co? No nie wiem. Ta staruszka. Hej, posłuchaj mnie. To nie była nasza wina. Ta kobieta, ona była chora. Tak, wiem, to okropne. Ale nie dało się jej pomóc. I co teraz zrobimy? Nie wrócę do sierocińca. Ani ty do pracy. No i dobrze. Jasne. Nie, poważnie. Uciekniemy stąd i to najdalej, jak tylko będzie możliwe. Tak? Zapomniałeś już o policji? Będą poszukiwać Nathana i Samuela Morganów. Tak, to my. Można to zmienić. Nathan, to w tamtym domu pokazałeś, że masz wiedzę porównywalną z tą staruszką. Słuchaj, zawsze czułem, że jest nam pisane coś naprawdę wielkiego. I dopiero dzisiaj wszystko zrozumiałem. To coś. Niedokończone dzieło mamy. To nasza przepustka do zupełnie nowego życia. Pod całkiem nowym nazwiskiem. O czym ty mówisz? Znam jednego gościa. Podrobi nam wszystkie papiery. A co do nowego nazwiska? Mama uważała, że Drake miał potomków. Powiedzmy, że miał. Nie mówisz poważnie, prawda? Nathan, to nasze przeznaczenie. Obiecuję ci. Ty i ja razem zajdziemy daleko. To co powiesz? Nathanie Drake'u? Byliśmy odkrywcami, zdobywcami, no i złodziejami. Au! Dobra, nie wierć się. Bywały takie czasy, że albo jeden z nas siedział w pacy, albo siedzieliśmy obaj. I kiedy go straciłem, to znaczy myślałem, że
Traciłem. Ja... Nie chciałeś rozdrapywać ran. No, coś w tym stylu. To tyle. Wiesz wszystko. Znając ciebie, szczerze w to wątpię. Ale... Dziękuję. A o czym teraz myślisz? O tym, że odnalazłam cię w odpowiedniej chwili. Tak. Całe szczęście niczego ci nie urwało. Bo nie wiem, jakbym cię stąd wydostała. A w ogóle to... Jak mnie znalazłaś? No wiesz, to proste. Podążałam za wystrzałami. Nie, no jak się tutaj... dostałaś. O, jasne. Zgłoś się, Sally. Cześć, skarbie. Jak Nate? No wiesz, poturbowany, ale żywy, czyli standard. Teraz musimy uratować drugiego Drake'a. To znaczy? Daję ci Nate'a. Sally, fajnie, że wpadłeś. Ja musiałem. A co z Samem? Złapali go. No niedobrze. Wiesz, gdzie są? Są na północnym skraju wyspy. Poszukaj tam jakiegoś lądowiska. Jak odbijemy Sama, trzeba będzie się szybko zwijać. Przyjąłem. Hej, hej. A co ze skarbem? Zapomnij. Nie potrzebujemy go. A Alcazar? Nie, nie ma żadnego Alcazara. To ściema. Chwila, czyli ten dług, ta... Ucieczka? Tak, Sam to wymyślił. Palant z niego, co? Dobra, opowiem ci wszystko, jak się zobaczymy, okej? Nie mogę się doczekać. Uważajcie tam na siebie. Jak zawsze. Wymianka. Dzięki. Spoko. Nie, Elena. Dziękuję. Uratowałaś mnie. Znowu. No, prawie się rozmyśliłam. Jasne. Chodź już. Mamy transport. Czyli idziemy na północ wyspy? Tak, do New Devon, gdzie mieszkali założyciele Libertalii. To tam Ray prowadzi twojego brata. No i pewnie tam jest skarb. Muszę uratować Sama, zanim go znajdę.